Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Skorpio, to jest już kolejny Skorpiolog plus moja kamerka. I dziś, tak jak zawsze, robię przegląd tygodnia. Czemu tak późno? No bo wrzuciłem dzisiaj dwa filmy z Saints Row'a i Devil May Cry'a, którego już zakończyłem. Jestem z tego powodu bardzo zadowolony, gdyż już mam jedną serię z głowy. Dlatego robimy przegląd tygodnia. Jak, no, tutaj oczywiście mało osób obejrzało, ale to do jutra czy tam do dwóch dni już się to zwiększy. Ale dobra, przegląd tygodnia. Tutaj mówiłem w poprzednim Skorpiologu o ankiecie z grami do wyboru, czyli ta ankieta już jest dawno nieważna, właściwie z tydzień. No i od jutra szykuję nową serię z Grand Theft Auto 4. Miałem ją już szykować od tamtego tygodnia, ale chciałem zrobić z kamerką, lecz to w moim wypadku jeszcze nie jest możliwe, bo nie mam takiego dobrego sprzętu. Musiałbym sobie kupić definitywnie Mirrorless Action, ale trochę jest drogi, dlatego ja się jeszcze wstrzymam. Może jak będę miał trochę więcej pieniędzy, to może kupię tego Mirrorlessa. Ale zobaczymy, zobaczymy. Unboxing kamerki, no jak widać dużo osób obejrzało, czyli ludzie się zainteresowali moją kamerką, chyba, nie wiem, w zależności od tego, kto co lubi. Saints Row the Third z ekstazem, no tak, czemu z nim, bo no nie było Terminatora, zawiodłem się na nim po części, ale nagraliśmy już następny odcinek, który już jest tam na samej górze, wam pokażę zaraz. Tomb Raider. Czemu nie było w niedzielę Tomb Raidera? Ponieważ chciałem zrobić Q&A, czyli tutaj jak widzicie, no jest dużo wyświetleń, jest najgorzej. Już jest dużo pytań, więc nie wiem, albo w niedzielę, albo w poniedziałek, maksymalnie we wtorek możecie się szykować na kolejnego Q&A. A co do vlogów, właśnie o tych vlogów, takich już normalnych, ogólnych vlogów. Nie wiem, vlogi będą może co miesiąc, może co 3 tygodnie, nie wiem. Szczerze mówiąc, no bo ponieważ no nie mamy ciekawych tematów, może jakiś temat mi się posunie, taki mniej bądź bardziej ważny do omówienia. Zobaczymy. Wszystko zależy ode mnie, od tego, czy będę miał wenę na kolejnego vloga. Ale zobaczymy, może coś mi się podsunie, musiałbym z kimś porozmawiać, ktoś by mi doradził. Właśnie, piszcie mi w komentarzach, jakiego byście chcieli następnego vloga. Nie mówię Q&A, ja tylko vloga. Więc podsuwajcie mi tutaj pod Skorpiologiem tematy, może w ten sposób mi pomożecie. Bo ja też za bardzo nie mam pomysłu, ale może coś samemu też zdziałam. Ale wasza pomoc jak najbardziej z tej strony będzie przydatna. Dlatego, tak, unboxing kamerki internetowej Creative. No, też nie najgorzej, z oceną wyświetleń nie jest dużo. Widać, przyjęliście ją dobrze, ten unboxing. Poza tym, że sobie zrobiłem małą rankę, która już zeszła do wesela. Happy Wheels z moją kamerką, tak, z moją twarzą. No, troszeczkę osób obejrzało, nie powiem. Ale i tak będzie kontynuowana seria z Happy Wheels, dlatego ją zostawiam. Q&A, co 12 dni, co 12 dni, nie wiem. Tak, mniej więcej co 12 dni będzie Q&A, czyli następny zrobię tak we wtorek. Jak będzie już odpowiednio dużo pytań, to na nie znowu odpowiem. Battlefield 3, tak. No, widać, że więcej osób lubi tego Battlefielda niż Devil May Cry, którego i tak już skończyłem. Mam już to z głowy. Piszcie mi też w komentarzach, czy chcecie dodatek do Devil May Cry, który się nazywa Upadek Vergila. Dlatego ja muszę wiedzieć, mieć wasze zdanie na temat dodatku, czy byście chcieli, żeby był na moim kanale, czy też nie. I co jeszcze? No i Saints Row, którego dzisiaj zapuściłem, tak, no na razie mało osób obejrzało, ale z czasem będzie ich więcej.
No i dobra, co jeszcze? Tak, na temat nowego wyglądu YouTube. No niestety, tak jak nas wszystkich mniej sławnych, najmniej takich bardziej sławnych YouTuberów spotkało. Tak, ten niestety bardzo drażniący, biały wygląd YouTuba, z wyjątkiem małego tła. Dlatego moja opinia na temat nowego wyglądu YouTube jest: żenada, totalna żenada, ale trzeba się przyzwyczaić, dostosować do ich zasad, metod działania na tym portalu YouTube. Dlatego też no nic za to nie poradzimy. Może niektóre atrybuty są pozytywne, niektóre wręcz odrażające. No i tak, jutro będzie GTA 4. Zapowiadam serię. Myślę, że obejrzycie tą serię. Jutro też Tomb Raider będzie i MTA DayZ. Tak jak powiedziałem, kiedyś tam trzeci sezon będzie miał 10 odcinków, dlatego też będzie miał. Nie denerwujcie się, jutro będzie. Myślę, że zorganizuję mój team. Jeżeli byłby taki wypadek, że nikogo by nie było, a ja miałbym sam nagrywać, to nie wiem, albo nagram samemu, albo tego nie będzie. Zobaczymy. I DayZ, już normalne DayZ, podkładane pod armę. Tak, postaram się w niedzielę zrobić. Nie wiem, jak to zrobię, ale postaram się, bo chciałbym zobaczyć, ile osób by obejrzało DayZ. Bo DayZ teraz ciężko zdobyć ogólnie, bo arma plus DayZ kosztuje wszystko 120 zł, a koleś taki na urodziny mi załatwił, za co mu bardzo dziękuję, bo w odcinku z DayZ ostatnim, co nagrywałem, wystąpywał, skrzydlaty się nazywał, za co mu bardzo dziękuję. Nie wiem, jak mu się odwdzięczę, może jeszcze z nim coś nagram. I też dziękuję za banner od Polish Mafia Games. Wcześniejszy baner miałem od Remusa, ale stwierdzając, że to tło no, wygląda bardziej przekonująco, to go zmieniłem. Nie dlatego, że tamten mi się nie podobał, tamten też był dobry. Ale no, chciałem zobaczyć, jak zareaguje na nowy klimat baneru. Co jeszcze? No, naprawdę, kurczę, czemu tak mało ludzi mnie subskrybuje na dzień? No, nie wiem, jestem za mało zauważalny, to może dlatego, ale no ja nic na to nie poradzę, dlatego ja będę działał i działał i działał, póki naprawdę nie wyiskrzę tego, co powinienem już dawno zrobić, czyli stać na forum zauważonych ludzi, użytkowników YouTube. Nie wiem, kiedyś na pewno stanę na ich czele. Póki co będę to robił z pasją, jak najbardziej. To jest takie jak moje hobby przede wszystkim. Nie to, że nałogowo to robię i takim znudzonym głosem to robię, tylko to robię z hobby. Tak jak większość to robi. A czy to dobrze, czy to źle, to zobaczymy. Tutaj playlisty naprawdę fajnie się prezentują. To są unboxingi, Q&A, moje Scorpio vlogi. No i dobrze, co jeszcze? Nie no, naprawdę, podsuwajcie mi pomysły na temat vlogów, na jaki temat miałbym je opowiadać. To może zrobiłbym w najbliższym czasie kolejnego vloga. Wiecie co, ja już tu się chyba z wami pożegnam, bo już powiedziałem to, co powiedziałem. Jakbym dzisiaj nie zrobił tego skorpiologa, to byście pewnie mnie zatłukli. Dobra, ja się już tutaj z wami żegnam. Dziękuję wam bardzo, żeście obejrzeli tego Skorpiologa. Nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować, tak jak tutaj piszę na banerze. Naprawdę dobry baner. Podziwiam takiego grafika. Ja się już tutaj z wami żegnam. Z tej strony był Skorpio i trzymajcie się. Na razie!